W najbliższą sobotę spotykamy się na Górze Jawor w Wysowej Zdroju, gdzie czeka na nas niesamowite wydarzenie, niesamowity koncert, który, jak to mówiłaś, czule nazwaliście kolacją u Maryi. Tak. Opowiedzmy trochę o tym koncercie i dlaczego kolejny raz zastąpiliście profesjonalną scenę Leśną Polaną? Odpowiedź jest prozaiczna. Zacznę od tego, dlaczego zamieniliśmy. Ponieważ, znaczy nie zamieniliśmy, bo jej nie mamy. Okay. Nie mamy żadnej sceny, więc korzystamy z tego, co mamy. A mamy bardzo dużo, mam ogromne bogactwo pięknych plenerów tutaj w Beskidzie Niskim. I to tak naprawdę jest w ogóle moim jakimś też osobistym doświadczeniem, ponieważ ja opuściłam te właśnie teatralne, ciemne pomieszczenia, ciemne garderoby. W maju zawsze szykowało się dużo premier i ja nigdy nie pamiętałam, jak czuje się maj, jak w ogóle rozkwita maj. Więc my jesteśmy w ogóle przeszczęśliwi, że tutaj nie mamy czterech ścian teatralnych i garderób ciemnych, tylko jesteśmy na przepięknej Górze Jawor, gdzie jest tak naprawdę teatralna sceneria, bo jest przepiękny wąwóz jaworowy. I samo wejście już na tą górę jest przeżyciem po prostu z natury duchowych, tak? Jak gdyby takim mistycznym. Naprawdę niewiele trzeba, żeby tam zadziało się coś pięknego, a mój zespół, który dosyć przywykł do tego, żeby... Do włóczenia. Do włóczęgi. Stanął na wysokości zadania i super się też tam odnalazł, chociaż wydarzenie jest... z tych trudniejszych, bo jednak 70 osób, artystów, którzy tam występują, trzeba ich tam po prostu, oni tam muszą się po prostu doczłapać, dojechać. Naszą widownię też prowokujemy do ruchu i w ogóle do zmieniania miejsc. Niektórzy nawet nie byli nigdy na tej górze, więc też mnie bardzo to cieszy, że będą mieć pretekst do poznania swoich pięknych terenów. Zachęcamy ludzi do wyjścia o godzinie 17:30 spacerem na nasze wydarzenie, więc tak, no, dbamy o ruch, o ruch i kondycję gminy Uście Gorlickie. Wcześniej otwarcie wystawy ikon, tak? Tak, wcześniej jest wcześniej jest otwarcie wystawy ikon w Centrum Produktu Turystycznego o godzinie 17:00. Będzie tam też mała niespodzianka, będzie czytana poezja i będzie też ta poezja śpiewana. A później zapraszamy wszystkich do wyjścia, zostawiamy samochody w Wysowej i idziemy na górę. Zapowiadamy oczywiście i zamawiamy też piękną pogodę. Ile już trwa wasze gotowanie kolacji u Maryi? Ile trwa? No myślę, że już tak od 2 miesięcy. W takim trybie, którym pracujemy, pracujemy zazwyczaj w weekendy, ponieważ czekamy też na młodzież, która zjeżdża z różnych miejscowości, gdzie się uczy, tutaj do nas do Uścia, więc myślę, że gotujemy ją już tak 2 miesiące. Podobno tak się dobrze gotuje bigos. 2 miesiące. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. Bigos na kolacji u Maryi. No okay. Właśnie. Nie, będzie bigosu. Będzie bardzo skromna kolacja. Okay. Proszę się nie nastawiać na wyżerę straszną. Jakie utwory usłyszymy? Bo to koncert. Tak, to jest koncert. Inspirowaliśmy się postacią Maryi. Będą pieśni takie stricte sakralne z różnego przełomu wieków, ale będą też pieśni współczesne i pieśni, piosenki, songi takie popkulturowe, które również jak gdyby gdzieś ta Maryja się pojawia. Maryja, kobieta, matka. Bo to też będzie koncert matczyny i w pewnym momencie, nie będę tutaj spoilerować i opowiadać, co się dzieje, ale jedna z postaci, która wychodzi podczas tego koncertu, zmienia ten koncert w taką bardzo matczyną opowieść. Czy to wydarzenie tworzą uczestnicy grupy teatralnej Plemię, czy jeszcze kogoś wzięliście, czy wszyscy są w tej grupie, tak? Znaczy my zawsze zapraszamy ludzi, którzy tworzą i w jakikolwiek sposób się wypowiadają tutaj na naszym terenie. Będzie oczywiście orkiestra dęta Romana Korbicza z Brunar, będzie chór Edyty Sulimskiej z Wysowej. Kto jeszcze z nami będzie? No chyba tyle, na razie tyle. Święte Głowy zaproszone? Święte Głowy nie proszone specjalnie. Aha. Raczej w ogóle nie robimy takich specjalnych zaproszeń. Wszystkich Święta tak Głowa samo. Nas gości. Święta Głowa nas gości. Gości nas tak. Ksiądz Jarek Czuchta. Mhm.
Bardzo otwarty, wspaniały chłopak, mogę powiedzieć, który nas zaprosił do swojej przepięknej cerkwi. Natomiast też pojawiają się różne głosy, wątpliwości, czy to jest dobre miejsce, żeby taki koncert zrobić. Możemy zapewnić, że nikogo nie obrażamy tym koncertem, wręcz przeciwnie, jak gdyby chcemy pokazać piękno tego miejsca i właśnie połączyć wszystkie możliwe religie i wszystkie możliwe, nie wiem, przekonania w takim koncercie. Myślę, że to nam się udało. W takim razie wszystkich zapraszamy na Górę Jawor, żeby sami się przekonali o tym, jakie to niezwykłe wydarzenie. Do zobaczenia w sobotę. Do zobaczenia.